Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie pokażę wam ciekawy sposób na to, jak możecie zacząć działać w dropshippingu, jak możecie wygenerować jakieś wyniki, bądź jeżeli już sprzedajecie, to jak możecie zwiększyć tą sprzedaż. Wszystkie osoby, które znam, które działają według tego schematu, według tego sposobu, generują jakieś wyniki w dropshippingu, więc jeżeli jesteście osobami, które jeszcze nie wierzą w to, że można zarobić na dropshippingu, czy próbowaliście w jakiś inny sposób działać, ale nie wyszło, to myślę, że ten sposób będzie idealny dla was, będzie to w pewnym sensie taki Darmowe reklamowanie, ale do tego przejdę za chwilę. Zanim jednak, właśnie do konkretów przejdziemy, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Tak więc na samym początku omówię na czym dokładnie polega ten sposób, a później przejdziemy sobie do tego jak znaleźć produkt. No i przedstawię kilka informacji, które są bardzo ważne, jeżeli według tego sposobu będziecie chcieli działać. Więc jak możemy sobie zobaczyć, ten sposób opiera się o Tiktoka, ponieważ znajdujemy się aktualnie na Tiktoku i tutaj mamy taki bardzo prosty przykład właśnie tej osoby, która coś takiego robi. No więc kanał się nazywa tutaj Absolute Boys. To nie wygląda jak jakiś kanał sklepu internetowego i też nie jest to kanał sklepu internetowego. Jest to tak jakby po prostu kanał jakiejś prywatnej osoby, która sobie nagrywa filmiki z różnymi ciekawymi produktami, które gdzieś tam znajduje. No i jak możemy zobaczyć, no to fajne wyniki to osiąga 10 tysięcy. Mamy tutaj na przykład 300 tysięcy. Oni każdego dnia wrzucają inny produkt, inną po prostu jeden produkt i jeden jakiś tam filmik właśnie związany z tym danym produktem. Jak możemy sobie zobaczyć, to oni mają tutaj w tysiącach wyświetleń, niektóre filmy nawet milion, 2 miliony zyskują. Mamy tutaj prawie milion wyświetleń, co przekłada się na pewno na bardzo dużo sprzedaż. Myślę, że tak około 10 tysięcy dolarów tutaj z tego miliona wyświetleń mogą wygenerować, więc na tym to mniej więcej polega, że chodzi o to, żebyście stworzyli takie konto, które będzie tak jakby kontem waszym prywatnym. Możecie nawet wrzucić tu swoje zdjęcia, albo nie musicie wrzucać nic jakieś byle jakie, tak jak tutaj mają. Stwórzcie sobie jakieś zwykłe logo i wrzucajcie każdego dnia filmiki produktów, które sprzedajecie. I teraz, jak to dokładnie zrobić? No, bo chodzi o to też, żeby to nie była reklama, tak? Czyli że, że nie chodzi o to, żebyście zrobili tutaj profil sklepu internetowego, co też możecie zrobić. Natomiast tutaj bardziej tworzycie, jakby, że jesteście jakąś osobą, która testuje dane produkty, tak? Czyli o wiele lepiej to wygląda, bo ktoś jak ogląda wasz kanał, ogląda wasz filmik i wy na tym filmiku mówicie, że na przykład dostaliście taki produkt i pokazujecie, jak on działa. No to o wiele lepiej to działa ze względu na to, że, jest, że jesteście jakby z zewnętrznymi osobami. To nie jest ten sklep internetowy, który mógłby coś przekłamać w tym filmiku, tylko tak jakby tworzycie opinię na nowym filmu, filmiku i podajecie link do sklepu internetowego właśnie tutaj w opisie. Ta osoba działa troszkę inaczej, to też jest kolejny taki sposób na to, jak możecie zacząć zarabiać, bo niekoniecznie musicie stworzyć sklep internetowy. Ta osoba akurat ma link afiliacyjny do sklepu Yom, czyli też takiego e, chińskiego, z tego co wiem, sklepu internetowego. No i ona tutaj po prostu dostaje prowizję za każdym razem, kiedy ktoś coś z tej strony kupi, więc to jest jedna rzecz, której możecie działać, to jest bardzo proste. E, wtedy nie musicie zakładać nawet swojego sklepu internetowego, możecie Polecać, nie wiem, jakieś produkty nawet z Clickbanka, czy z jakichś innych produkty cyfrowe i tak dalej i tak dalej, bądź na przykład z Amazonu czy z Yoma sobie wziąć ten kod rabatowy i tutaj e, sobie tutaj na przykład sprzedawać to, w sensie jak ktoś, komuś się spodoba ten produkt, to przechodzi do linku i kupuje, jak możemy zobaczyć to właśnie w tym linku znajduje się jego nazwa czyli jest to kod po prostu jakiś tam afiliacyjny, jest to taki link afiliacyjny i ktoś, on po prostu zarabia pieniądze jak ktoś kupuje z jego linku no i to jest jeden z takich sposobów dla takiej Bardziej no, na szybko coś zrobienie. Natomiast jeżeli chcecie e, faktycznie na tym zarobić i zbudować tutaj coś, co będzie trwało długoterminowe, to warto zbudować swój własny jednak sklep, bo każda osoba, która przejdzie na wasz sklep internetowy, to ten Pixel będzie się uczył, kto to przechodził. Jeżeli ktoś będzie kupował, to będziecie mieli już informacje na ten temat i później będziecie mogli robić na przykład płatne reklamy, targetować ludzi podobnych do tych, którzy kupowali na waszym sklepie internetowym, na przykład. Teraz jak się do tego zabrać krok po kroku, więc przede wszystkim warto. Zrobić sklep ogólny, myślę. Bądź możecie sklep jednoproduktowy i cały czas wrzucać filmiki z jednym produktem, albo sklep ogólny i tam po prostu mieć, nie wiem, 5, 6, 10, 20, 100 produktów i każdego dnia te filmiki wrzucać tych, każdego po kolei produktu, i później na, od nowa w jakieś nowe filmiki z tych samych produktów i tak wrzucać w kółko i po prostu generować tutaj wyświetlenia, a osoby będą przechodziły na Wasz sklep internetowy. Ale teraz bardzo ważna rzecz, bo nie możemy sobie przejść na przykład tutaj i napisać nie wiem TikTok made me buy, buy it i znaleźć produkty, które już gdzieś tam są trendy na TikToku. Chodzi właśnie o to, że te algorytmy nie będą promować naszego produktu, jeżeli będzie to taki sam jak, bo jakby tutaj jest jedna widownia, tak kto jakby w TikTok dał to widownię, która byłaby zainteresowana na przykład tym produktem, już do tego filmiku, czy do innych filmików, które już istnieją na TikToku. Więc warto znaleźć produkt, który tutaj jeszcze się tak nie wybił. Warto znaleźć taki produkt, który jeszcze nie jest popularny na tym TikToku. No i można to zrobić najprościej poprzez Facebooka i strony facebookowe. Więc jak to zrobić? No przede wszystkim scrollowanie naszego Facebooka. Jeżeli e, przescrollujemy sobie Facebooka, co trochę zobaczymy, mamy jakąś reklamę dropshippingową, jedziemy dalej i Mamy kolejne jakieś tam reklamy dropshippingowe. Tutaj akurat nie, ale. Jak będziecie sobie jechać, to znajdziecie reklamy dropshippingowe. Mamy kolejną. Jeżeli macie mało tych reklam dropshippingowych, to oczywiście przejdźcie do kup teraz, podajcie dane do płatności, tylko nie płacicie. Facebook będzie wiedział, że jesteście ludźmi, którzy chcą kupować w internecie, i będzie wam pokazywał o wiele więcej tych reklam. No i w wyniku czego, jak tak będziecie sobie skrolować, to na pewno znajdziecie kilka, kilkanaście produktów, które są ciekawe, i które możecie dodać na sklep. Pamiętajcie, aby te produkty były mimo wszystko produktami, które mają jakiś efekt wow, tak? Że to nie mogą być zwykłe produkty. Produkty, bo wtedy to raczej nie będzie zaskakiwało nikogo. Przyjrzyjcie sobie jak to właśnie ta strona robi. Oni tutaj mają takie produkty, które w fajny sposób oddziałują na tego TikToka. Tutaj musi być to takie no wzbudzać jakieś zaangażowanie, wzbudzać no żeby ci ludzie jak najdłużej czy nawet po kilka razy oglądali dany filmik na TikToku. Kolejnym sposobem na to, jak można znaleźć taki produkt, jest oczywiście biblioteka reklam. Możecie przejść sobie na bibliotekę reklam, wpisać wszystkie wszystkie reklamy i na przykład użyć słowa free shipping czy jakiegoś innego, które jest używane w reklamie. Na Facebooku i jak sobie przeskrolujecie, to również znajdziecie mnóstwo produktów, które będziecie mogli reklamować. I teraz chodzi o to, że jeżeli coś jest reklamowane na Facebooku i tutaj zyskuje popularność, to jest szansa też, że na TikToku będzie się to sprzedawało. Tam jest całkiem odrębna widownia, więc różnie może z tym być. Natomiast na pewno macie większą szansę, jeżeli coś działa na Facebooku i, i jako Piersi, wrzucacie to sobie na TikToka, czy jako no, jedne z pierwszych osób wrzucacie ten produkt na, na TikToka, no to wtedy macie większą szansę, że ten filmik poleci jakimś tam viralem i zyska bardzo dużą liczbę odsłon. Oczy, skąd teraz brać filmiki? No bo to też jest ważne, bo e, te osoby zapewne, nie wiem, czy same, kupują, czy same kupują te produkty i testują, i same tutaj wrzucają filmiki, bardzo możliwe, bądź też na przykład biorą, nie wiem, skądś te filmiki i, i wrzucają m, w formie właśnie jakiegoś takiego przer przerobionego, Robionego filmiku, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli faktycznie chcecie wygenerować jakieś zyski i tutaj wszystkie te osoby, z którymi działałem i które te, ten sposób wykorzystywały, to kupowały i zamawiały ten produkt do siebie. Możecie go zamówić z Amazonu, możecie go zamówić z AlieExpressy, poczekać dłużej, tylko tam będzie faktycznie trzeba czekać dłużej. To najlepiej będzie jak z Amazonu czy też z Allegro, jeżeli chcecie zrobić to w Polsce, sobie zamówicie no i po prostu nagracie kilka TikToków, na przykład jednego produktu, później drugiego i tak zaczniecie wrzucać. Możecie na sam początek jeden produkt tylko dodać na sklep i tylko jeden produkt reklamować właśnie w ten sposób, ale ogólnie fajnie by było jakbyście mieli kilka różnych produktów, bo dzięki temu po prostu macie większą szansę, że któryś z tych produktów się dobrze wybije, więc w ten sposób możecie zacząć działać. Tutaj jest też kolejna taka strona na przykład Shut Take My Money, tego, tego typu stron jest bardzo dużo, jak sobie wpiszecie na Facebooka i oni tutaj co trochę wrzucają różnego rodzaju, e, no ciekawe przedmioty, jakieś przedmioty wow, produkty wow i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj również możecie te produkty z Naleźć. To jest kolejny też, tak naprawdę, sposób w pewnym sensie, bo to nie będę tego omawiał tutaj w tym filmie, ale jeżeli stworzylibyście właśnie taką stronę typu Shut up and Take My Money, czy jakąś inną tego typu stronę, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, i będziecie wrzucali produkty, które no są wow, po prostu tak, ludzie to będą oglądali, no bo to są wow produkty, to będziecie mogli też na tym zarabiać, bo będziecie mogli podrzucać linki. Zobaczmy tutaj, mamy 4,5 e, miliona prawie wyświetleń na tym produkcie. Zapewne wiele osób to kupiło, e, na, na pewno oni gdzieś tutaj tutaj linki też podają, bo jestem pewien, przekonany, że na pewno mają jakiś sklep internetowy, bądź też mają jakieś linki afiliacyjne, więc tutaj na 100% oni na pewno na tym zarabiają. I w ten sposób możecie znaleźć również takie produkty, możecie w ten sposób również reklamować takie produkty, więc jest tego mnóstwo, mnóstwo. Warto założyć taki sklep ogólny, właśnie pododawać kilka produktów. Jeżeli znajdziecie jakieś ciekawe filmiki na YouTubie, na przykład tego produktu złączycie, no to możecie wrzucić na TikToka, ale na pewno o wiele lepiej będzie to wyglądało, jeżeli sami to nagracie. Produkty, wiadomo, warto wziąć na samym początku z AliExpressu, bądź też z Allegro, jeżeli sprzedajecie na przykład w Polsce, no bo e, jakby chodzi o to, że chcemy przetestować ten produkt, tak? I tutaj pe na pewno pojawi się pytanie, e, czy te czasy oczekiwania nie są za duże. No, na pewno są duże te czasy oczekiwania, nie chodzi o to, żeby też tam było 60 dni, tak do 30 dni maksymalnie. E, warto znaleźć te produkty. Też warto znaleźć takie produkty, na które możecie sobie nałożyć jakąś fajną marż, na przykład 20 dolarów, dzięki czemu tak naprawdę całe, cała kasa idzie dla Was, tak? No musicie za zamówić ten produkt na samym początku, no ale później wszystkie pieniądze, które zarobicie idą dla Was, tylko musicie zapłacić za ten produkt, nie musicie płacić za żadne reklamy, więc warto tu się tym zainteresować. E produkty na samym początku fajnie by było wysyłać z AliExpressu, jak przetestujecie dany produkt okaże się, że się sprzedaje, e to myślę, że wtedy możecie podziałać z jakimś dropshipping agentem. Jeżeli sprzedajecie w Polsce możecie wykorzystać do tego Allegro, jeżeli te produkty nie są na tym Allegro za drogie i fajnie byłoby to tam sprzedawać do Polski I tworzyć jakąś markę, jeżeli to faktycznie się sprzedaje, to nawet będziecie mogli tworzyć tą markę sprzedając tylko z Allegro, no bo macie tutaj już od razu krótkie czasy oczekiwania, nie to co na przykład z Aliexpressu. I jeszcze na końcu taki tip: mamy tutaj zakładkę więcej do kochania, no i w tym momencie, jeżeli będziecie wyszukiwać te wszystkie produkty, takie z efektem wow, takie powiedzmy zwycięskie produkty, no to w tym miejscu zaczną wam się, zacznie Wam się więcej tych produktów pokazywać tego typu i możecie później brać już nawet z Aliexpressu prosto, czy za zamawiać do siebie, nagrywać te filmiki i sprawdzać co działa, co nie działa. Jak będziecie pierwsi, jako pierwsze osoby w danym produkcie i będziecie nagrywać w tym temacie filmiki, to akurat może to załapie się na TikToku. To tak jak mamy tutaj ta TikTok made me buy it. Zobaczmy sobie jak to tutaj wygląda, więc tutaj mamy właśnie te produkty, które w pewnym sensie możliwe, że niektóre te osoby jako pierwsze wrzuciły dany produkt na TikToka. Na przykład tego produktu wcześniej nie widziałem, który jest aktualnie tutaj. On ma 3 miliony wyświetleń. Wydaje mi się, że ta osoba, oczywiście, może mieć dużą liczbę followersów, możliwe, że tak jest i dlatego to ma tak dużo wyświetleń, ale też może być dlatego, że ona po prostu jako pierwsza gdzieś tam ten produkt znalazła i wrzuciła filmik. Bardzo fajny filmik, tak naprawdę te filmiki na TikToku to są tak dobre filmiki reklamowe, ponieważ to pokazuje tak, jakby inna osoba, ona to testuje i ludzie wierzą, bo, bo widzą to, jakby w rzeczywistości, jak to wygląda, a nie gdzieś tam na reklamie, która jest edytowana i dodawana mnóstwo różnych rzeczy. Więc jeżeli znajdziecie taki produkt, będzie to produkt z efektem wow, będzie to. Oryginalny pierwszy raz gdzieś tam, jako pierwszy go znajdziecie, no to będziecie mogli to naprawdę wygenerować bardzo duże wyświetlenia, co za tym idzie sprzedaż I to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie o jakimś lajku, subskrypcji, dzwoneczku i słyszymy się następnym razem.